Witam serdecznie w kolejnym odcinku Codziennika Biblijnego. gdzie spotykamy się w Dzień Pański 14 czerwca. Pierwszy fragment, który jest podstawą naszej refleksji z książeczką z Biblią na co nie znajdujemy w psalmie 8-7 wersecie. Dałeś człowiekowi panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Zaś drugi fragment pochodzi z Nowego Testamentu, z listu świętego Pawła do Efezjan z 5 rozdziału w pierwszych dwóch wersetach. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jakich Chrystus umiłował Was. Pozdrawiam bardzo serdecznie, że wzgórza Piastowskiego w Zielonej Górze. Można by powiedzieć, że to miejsce, w którym się znajduje, jest płucami naszego miasta. Bo zaledwie 3 km od centrum znajdujemy przepiękny las, który liczy kilkanaście hektarów. I możemy tutaj udać na spacer, możemy tutaj pobiegać, czy choćby pojeździć na rowerze. Możemy także spotkać tu wiele zwierząt, dziki, sarny czy wiele gatunków ptaków. Ale niestety możemy także w tym miejscu spotkać wiele śmieci. I jak łatwo się domyśleć, te śmieci nie zostały tu przyniesione przez te zwierzęta, które występują, ale myśmy je przynieśli. My, którzy wchodzimy do tego lasu, przynosimy coś i niestety pozostawiamy. I właśnie kiedy patrzę na te śmieci i kiedy myślę o tym psalmie, zastanawiam się, co myśli Bóg. Bo czytaliśmy: Dałeś człowiekowi panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Czy była to dobra decyzja? Czy aby przypadkiem, podobnie jak przy okazji potopu, nie, słyszę, nie usłyszymy kiedyś słów od Boga, że żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim? Rok temu, moi drodzy, przeżywaliśmy w naszym kościele rok troski o stworzenie. Jest to piękne, że jako Kościół zajęliśmy się tym tematem, ale poniekąd jest to dla mnie także smutne, że potrzebowaliśmy nazwać specjalnie rok o troski o stworzenie, by przypomnieć sobie, że musimy dbać o to, co Pan Bóg nam dał. Jest to smutne, że to, co wszystko Bóg stworzył, co uznał za dobre, my jako ludzkość zepsuliśmy. Zepsuliśmy do tego momentu, że zastanawiamy się, czy nasze praprawnuki będą mogły żyć bezpiecznie na naszej planecie. Zastanawiamy się, czy będzie woda w tym roku, czy będą plony, zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat za 50-100 lat. Przepiękny rok mieliśmy Kościoła, rok troski o stworzenie, ale pytanie, co z tego roku pozostało w naszych sercach? Czy tylko uczestniczyliśmy w nabożeństwach, może w jakichś różnych prelekcjach, które mówiły o ekologii, mówiły o środowisku? Czy jednak. Patrzyliśmy także z miłością serce na ten problem i zmieniliśmy swoje postępowanie. Poczyniliśmy konkretne kroki, by chronić naszą planetę. Apostoł Paweł pisze także do Efezjan: bądźcie więc naśladowcami Boga. I zadaj sobie pytanie, czy aby Bóg idąc do lasu wyrzuciłby śmieci? Na pewno nie. Więc dlaczego my to robimy? Ale apostoł Paweł mówi jeszcze o czymś innym. Czymś bardzo ważnym. Bo mówi, że mamy chodzić w miłości. A ta miłość ma się objawiać nie tylko w miłowaniu do naszego Boga, naszego Stwórcy, Pana i Zbawiciela. Nie tylko ma się objawiać w miłości do bliźniego, ale także w miłości do naszej planety. Naszej planety, którą otrzymaliśmy ją od Boga z poleceniem, by ją uprawiać i by ją strzec. Musimy pamiętać, że Miłość do Boga objawia się także w szacunku do Jego stworzenia. Nie możemy Nim gardzić. I kto wie, może kiedyś na sądzie ostatecznym padnie pytanie, co uczyniłeś z ziemią, którą ci dałem, czy o nią dbałeś, czy nie? Co wtedy odpowiemy? To zależy od nas. Moi drodzy, nie zlekajmy z tą miłością, którą otrzymujemy od Pana Boga. Bądźmy naśladowcami i za Chrystusa. Bądźmy tymi, którzy chcą kroczyć w miłości. Kochajmy Boga, kochajmy naszego bliźniego, ale kochajmy także naszą przyrodę. Amen. Dziękuję za wysłuchanie tego dzisiejszego rozważania. I życzę wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Zostańcie z Bogiem.